to Wasza wizyta na targach Warsaw Home? Jesteśmy na Warsaw Home po raz drugi. I jak oceniacie tę edycję w porównaniu do poprzedniej, na której byliście? No na pewno jest to duży postęp, duży rozwój. Jesteśmy akurat w hali F, więc mamy ogromnie dobre towarzystwo. I rzeczywiście widać, że jest dużo większe zainteresowanie i dużo więcej firm jak na poprzedniej edycji. Także Warsaw Home rozwijają się, no powiedziała, w sposób bardzo, bardzo intensywny. Co marka Swarzędz prezentuje na tegorocznej edycji targów? W tym roku pokazujemy projekt młodej projektantki Natalii Wieteski, która w tym roku w Mediolanie również prezentowała te swoje projekty. Są to komody Brink, nagrodzone Red Dotem. I mamy oczywiście dla naszych klientów propozycje nowych sypialni, nowych komód, trochę odsłon naszych już znanych klientom produktów w nowych wykończeniach. Tegorocznym hasłem przewodnim Warsaw Home jest siła. Jak Pani interpretuje to hasło w kontekście designu? Znaczy dla mnie to hasło siła jest rzeczą naturalną, bo nie wyobrażam sobie w ogóle rozwoju firmy bez dobrze zaprojektowanych produktów, a ja tak rozumiem design. Na tegorocznej edycji sporo się też mówi o mocy oryginału. Czy Państwo jako marka doświadczacie podróbek i co Pani uważa na ten temat? Dlaczego podróbki wciąż cieszą się niestety popularnością? Ja myślę, że to wynika nie tylko ze złej woli nabywców, ale przede wszystkim z nieświadomości. Natomiast myślę, że tego się nie da uniknąć i to nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy całego świata, że po prostu jeżeli ktoś dobrze zaprojektuje produkt, to on natychmiast znajduje wiernych naśladowców. No i niestety no, musimy się z tym liczyć, że tak to będzie funkcjonowało. Nie unikniemy tego typu sytuacji, natomiast myślę, że no, najlepszą bronią w walce z podróbkami jest świadomy klient, bo to on dokonuje wyboru. Jeśli świadomie dokonuje wyboru i wie, że rzecz, którą kupuje, należy, jest własnością innej firmy, to okej, okay, no to jest rzeczywiście taka sytuacja, gdzie jest to sprawa jasna. Natomiast myślę, że w większości przypadków to ten problem jak gdyby wynika z nieświadomości klienta.